Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 19 odcinku z Assassin's Creed Unity. Wychodzimy z naszej bazy wywiadowczej i mamy kolejną chyba misję fabularną, ale zobaczymy gdzie ona jest. W zależności od tego gdzie jest, to będą tam też misje. How are you, friend? Właśnie, chyba jeszcze nie uzupełniłem wszystkiego. No, okej. Okay. No i jest git teraz. Zobaczymy. Przetestujemy dzisiaj te widmowe ostrze i ostrze Berserkera. Zobaczymy jak one wyglądają mniej więcej. Jak się nimi obsługujemy na ogół. No ładuj się szybciej, no. O. I już jest nieźle. Okej, okay, dobra. Nie laguj tak, kuźwa. Dobra, teraz tak. Gdzie nasza misja fabularna? Wykrzyknik jest tam. No, dość daleko. Chyba na tyle daleko, że odcinek z misją fabularną będzie musiał poczekać. Nie wiem jak długo. Zobaczymy. Ta misja jest niestety dla nas jeszcze za trudna. Musimy po prostu poczekać, aż osiągniemy właśnie mniej więcej taki szczyt tego poziomu. No to właśnie z tym będziemy mieli dalej problem. Nie wiem jak to w ogóle zrobić. Musicie mi po prostu pomóc jak najprędzej z tymi właśnie rzeczami Nostradamusa. Dobra, to teraz tak. Szukamy misji. To jest wiadome. Nie od gdzieś w sumie. Nie ma już misji. Zaraz, to będziemy jak szli w takim razie. No, chyba pójdziemy tu. Tu mamy osobną dzielnicę, w której oczywiście już jest jakaś misja. To chyba tak zrobimy, nie? Tak sobie przynajmniej myślę, że tak może by było to jakoś ogarnąć. O, to widzę, że mamy kolejną misję tajemniczych morderstw. Śmierć jak gorąca czekolada. Poziom trudności 3. Bo to jest akurat dla nas ta misja. Na nasz poziom. Można ją zrobić. Zobaczymy, co to jest mniej więcej z tą misją. Tylko żebyśmy to ogarnęli. Właśnie tyle, by to ogarnąć. To akurat się tam znajduje. To dla nas myślę też nie będzie problem w ogóle to zrobić. Ło. Lewy do wody nie wpadł. Jakoś nie lubi za bardzo się do wody taplać. I ona jakaś jest taka trochę żółta. Nie wiem, tak dziwnie trochę z tym. Może zachód słońca. Albo może i wschód, nie wiem. Jak to jest teraz? Zobaczmy, ile tutaj jest tych Francuzików. Dobra, trzeba tego przestępcę wybić. Nie ma... A, robię się zabijanie niewinnych. No zaraz zblokujemy coś, tylko jeszcze raz musimy jakąś czynność wykonać. Dobra, idziemy stąd. Już niedaleko mamy tą misję. Drzewka. Okej. Jak akceptujemy? Kobieta po 40. Valerie Duchio. O kurde. To dziwne. Ile mamy tropów jeszcze? Czy za 4? Tu coś upadło. Przewrócona filiżanka. Aha, czyli ona musiała ukłucić tą czekoladę. No aha, no właśnie. Co dalej?
Jaki nas następny trop może doprowadzić tutaj? Coś. What are you doing here? This is a private tragedy. O nie. If you must know, I am Amélie Mauvoisin. This is was my elder sister, Valérie Duclos. I refuse to believe that Georges poisoned her, even after what she said. Valérie and I were quite close, but I must say, she was simply dreadful the entire evening, drinking too much, insulting everyone. The worst was when she announced she planned to denounce Georges to the Committee of Public Safety. Ho, ho, ho. To trupo. Dobra, czy ją można skarżyć, ale ona nie wygląda w ogóle na biedną. Teraz jakieś kolejne tropy. Widzę tutaj najbliższy nasz trop. Tam chyba był ostatni. Nie wiem. Da. Gdzie ten piąty trop? Nie widzę go za bardzo. Kwiecuk. Aha! Czyli pewnie ta osoba musiała liście kwiatów dosypać, czy dosypać, dodać do tej czekolady. A gdzie jest ostatni trop? Bo to nie jest w sumie wszystko. Nie będziemy oskarżyć, bo ona nie wygląda na winną. A gdzie jest ostatni trop? I to dalej zastanawia. If you must know, I am Amélie Mauvoisin. Może coś na dachu zostało. No coś tu musi być powodem tego. Zastanawia mnie to cały czas, gdzie jest ostatni ślad tropu. Aha, pewnie coś tu jeszcze zostało. Taka mała rzecz. Pierścień. Aha. Dziwne. Bardzo. I co teraz? Jakieś inne jeszcze mamy rzeczy do ogarnięcia? Ale czyżby ona miała być winna? To w ogóle nie ma sensu. Jak dla mnie. Dobra, mamy zwłoki. Zastygła. No to niemożliwe, żeby ona była winna. Coś mi się wierzyć nie chce. If you must know, I am Amélie Mauvoisin. This is was my elder sister, Valérie Duclos. I refuse to believe that Georges poisoned her, even after what she said. Dużo. Kurde. Aha, czyli to nie koniec. Musiałem tu po prostu wejść. Potem odbiorę hajsy. The fuck? Co to było? Jeszcze mnie nawet nie straszcie. Jakiś wazon. Naczynia. Pasta kakaowa. Aha.
never liked her. Never. Even when her husband, rest his soul, was alive. He was a true gentleman, he was. Mr. George was his friend. Used to come by for meals and eat, and he... Pity he'll be getting the chop. Uh-huh. But, madame, spent her day lording it over poor Miss Amelie and yelling at Master Pierre. Mm. Who knows what Miss'll do now? Not having a penny to her name and not likely to find a husband at her age. Hmm. To co? Dał na mach? Chyba chora psychicznie, ale dobra. Pewnie coś więcej. Musi być z tego. Pewnie coś jeszcze musi być poza kuchnią. Macie tu jakieś piętro? Coś? Serio? Może macie jakieś piętro? Tutaj? Może tu? O! Tego brakowało mi. Coś zebrałem, jakąś kokardę. Dobra. Najpierw bym się rozejrzał od tego. Czegoś. Zmięty list. Aha. Duklos. Osobiście byłem świadkiem, gdy pani zmarły. Kto był świadkiem? Mąż spisywał swój testament. O. Jean-Jassa. Aha. Sorki, że tak milczę, ale no czytam to i po prostu muszę wiedzieć, jak to mniej więcej ma się z tym jeść. Maxim. Dobra, trochę długi ten list. Paryskie salony. A na kim to? Trucicielka. A, może ona? She was difficult, Georges, but she was my mother. I promised your father I'd watch over your family, and look how I failed. Aha. Aż 5 kroków, o kurde. A tu jeszcze coś jest, moment. Znowu jakieś dokumenty. To chyba taka pierdoła trochę to jest.
dwa... z pięć tropów będzie szukania. Aha... Georges. O kurde. Ale jak tak mogłeś? Co? Trochę kultury i szacunku, ja nie mogę. Co za łeb. List do Piera. Aha. Help us. Nie. A nie chcę. Porąbało. Kurde, nie mogę nawet poczytać, bo już mi każą tu wchodzić, jak ja nie chcę. Wąd mi stąd. Kurwa. Ja nie mogę. Już się robi chore. My mother was, I found difficult, and she was particularly nasty this evening. I suspect it had to do with a letter she received earlier in the day. In any case, she became angrier and angrier until she finally stormed out into the garden. I told Lucille to take her a calming cup of hot chocolate, but Aunt Amélie, fearing Lucille would upset Mother even further, took the cup away. Mother's always been unhappy that I inherited most of Father's wealth, and she often accused Lucille of wanting only my money. But that's all over now, isn't it? Lucille and I can marry at last. Mm-hmm. Yes, she threatened me. She made baseless threats at every dinner party. But she was getting angrier and angrier, so I repaired to the terrace with my brandy. On my way back down, I encountered Amélie. She sent me out to the garden to calm her sister with some hot chocolate. Aha. Coś jeszcze trzeba pewnie muszę sprawdzić. Aha, jest jeszcze jedno miejsce. Które? W takim razie. Nie, na pewno nie tu. A sprawdzimy to ostatnie miejsce. Może tutaj wszystko. O, jest. W końcu jest jakieś nakierowanie. A gdzie jest ostatnie? To mnie martwić będzie, bo nie mam tego ostatniego miejsca. Czyli się pomęczymy jeszcze dłużej, dopóki tego dobrze nie zrobię. Ale powiem wam, no, trudność tej misji jest naprawdę narastająca. Z każdym kolejnym pomieszczeniem jest coraz ciężej o wykonanie tej misji. Nie wiem, czy mi tak ścina. W ogóle nie rozumiem już całkowicie. Skrzynię sobie wezmę wielką chęcią, skoro już tu wlazłem. Nie znajdę tego ostatniego miejsca za Chiny. Chyba, że dostanę jakąś pomoc. Czemu mi tak latuje? Już byliśmy, no to gdzie jeszcze mógłbym iść? To po prostu. S'il continue, il va se rompre le cou. Ja bym to jeszcze zjął tych przestępców. Yeah. Koniec.
Ile kasy? Gruba kasa! Gruba! Mniam! 30k prawie mamy, nie no, jesteśmy przerąbani w pizdu, ale suma kasy i tak mnie na razie nie zadowala, bo chcę tą misję zrobić, no. Diablo. Kurde, lagi w pizdu. No tu już byliśmy, no to gdzie jeszcze można by było pójść? Jeszcze 4 na 5, no to gdzie może być ostatnie miejsce? Gdzieś może być w tym otoczeniu. Fuck. Co tu się dzieje? Kurde. Daruj sobie. Ciekawe co teraz dostanę, jak uratuję 39 razy. Już dostałem jedną sumkę, więc... To jest... Nie byle jakie wynagrodzenia. Tak. Tego ostatniego pomieszczenia szukam. Jak go nie znajdę, to będę wściekły i no wyłącznie na siebie. I lagi mam w cholerę. Nie wiem dlaczego teraz tak się dzieje. Co mówisz? Jest jeszcze jedno pomieszczenie, gdzieś ukryte, bardzo ukryte. No na pewno nie tu. Ale teraz to dokładnie obadamy. I tu też niestety nie, a szkoda. Tu niestety też nie ma drugi, ale jest kolejny. Ale tu bogato. To chyba też nie ma wyjścia za bardzo. O, posłońć się u licha. Jest. O, tu jeszcze nie byłem. Czyli to jest ostatni trop. Oh, she was a bit concerned about her son being younger than me, I suppose. But I've known her since before her husband died. Poor man took ill and asphyxiated. Shame. He did manage to put Georges in charge of the family finances. My, that made Valerie furious. Very amusing. Tonight she seemed especially angry. She's never threatened Georges with execution before. Oh well, takes all kinds. Aha. Chyba mamy teraz odpowiednie podsumowanie tego wszystkiego. Kurde, tylko kto teraz jest winny? Teraz warto by było poczytać trochę, żeby jeszcze rozwiązać na stałe. Chyba źle, żebym wszedł w bazę danych, akta spraw. I tutaj, no, tu mamy tego w cholerę. Nie będę kłamał, ale mamy tego w cholerę. I teraz się zastanawiam, co zrobić, co tu dokładnie ogarnąć. Dokładnie, gdzie to wszystko wskazuje. Dlaczego my mamy, nie mamy w ogóle mapy odświeżonej? Jest jednak odświeżona. Teraz trzeba szukać winnych. Kurczę. Ciężka sprawa. Double scene. Lavosin ciągle jest. Tylko która jest która? Może pokojówka? Ona jest tą osobą. Thank you.
Intrygantko. Ciekawe. To może być coś mocnego. Nie, no ona musi być tą trucicielką, przecież to wszystko pisze jak byk. Gdzie to jest? Gdzie jest ten list? Czekaj, ja go tu miałem. Ale to nie ona. Zaraz odkryjemy wszystko. Przed to jest. Ale ona tak tutaj. Nie, coś mi tu nie pasuje. Dać mi jeszcze moment. Tak z minutę. I stwierdzę, kto powinien zostać oskarżony. Tak naprawdę. No skoro to się wszystko odbywało tak, że ta Valerie chciała ściąć swojego męża. Ale okazało się, że tą czekoladę zrobiła pokojówka. Dostarczyła do Lucy, ale okazało się, że Lucy, że Amelia chciała wziąć tam czekoladę z jakąś argumentacją, bo nie chciała widoku Lucy, która by mogła ją jeszcze bardziej rozłościć. Jaki jest to punkt wyjścia? Jaki jest punkt wyjścia? Kuziwa, no. Najpierw zobaczmy, co każda osoba powie. Tonight she seemed especially angry. She's never threatened Georges with execution before. Oh well, takes all kinds. Nie mam czasu na przestępców. Teraz muszę rozwikłać zagadkę, która jest istotna. Nawet bardziej. On my way back down, I encountered Amelie. She sent me out to the garden to calm her sister with some hot chocolate. Uh-huh. Mother's always been unhappy that I inherited most of Father's wealth, and she often accused Lucille of wanting only my money. But that's all over now, isn't it? Lucille and I can marry at last. Mother's always been unhappy that I inherited most of Father's wealth, and she often accused Lucille. If you must know, I am Amelie Mauvoisin. This is. If you must know, I am Amelie Mauvoisin. This is. Was. My elder sister, Valerie Duclos. I refuse to believe that Georges poisoned her, even after what she said. Myślisz? Skoro nie Georges, skoro nie Lucille, ale... nie pasują mi te wersje. Syn ofiary. Na kogo tu zgonić tak naprawdę? Przyjaciel rodziny Duclos. Najbardziej mi się ta pokojówka nie podoba.
Przynajmniej się to wydaje. Zwoili fu. Sprawiała chyba najwięcej problemu. No. Kurde. A spokojówki jeszcze nie wiem, znaczy nie pamiętamy. But madame, spit her deal! But madame, spit her deal, lording it over poor Miss Amelie and yelling at Master Pierre. Who knows what Miss will do now? Not having a penny to her name and not likely to find a husband. Dobra, no już wróciłem. Po dłuższych namysłach stwierdziłem, no, że Lucille, ona jest intrygantka, ona po prostu chciała pieniędzy. No to tonight she seemed especially angry. Trzeba ją oskarżyć. She's never threatened George with execution before. Oh well, takes. Oh God, I wish I thought of a way to murder her. But everyone hated her. I figured all I had to do was wait until someone else did it. And I was right. Aha. To ona? Jednak ona? Nie. O kurde. Ale kapowo. Da się to jakoś, nie wiem. Ale żeśmy zaburzyli teraz. To nie jest ona. No to fajnie. Fajnie, że. Kurde, kapowo. On my way back down, I encountered Amelie. She sent me out to the garden to calm her sister with some hope. Mother's always been unhappy that I inherited most of father's wealth, and she often accused Lucille of wanting only my money. But that's all over now, isn't it? Lucille and I can marry at last. Może pokojówkę oskarżymy? Wiecie, nie wiadomo, pokojówki zawsze są dziwne. But madame, spit her day lording it over poor Miss Amelie and yelling at Master Pierre. Who knows what Miss will do now? Not having a penny to her name and not lightly... Oh. That's sweet to think an old biddy like me would do her in. But no, dearie, I didn't do it. Aha. Zajebiście. Nie ma Amelie? Kurde, jakie to trudne. If you must know, I am Amelie Mauvoisin. This is... was. My elder sister. The... Dobra, to chyba jednak będzie Amelie. No nie ma co. If you must know, I am Amelie Mauvoisin. Jak nie ona, to ja już zmaściłem to zadanie. Was my elder. Damn you! Interfering where you're not wanted. Valerie didn't deserve that money. Nah. I did much more for the honor of the family. She was nothing but a vile, hectoring drunk. No i czemu, że dopiero za trzecim razem przysz? Kurde, mi tu nie pasowało, ja wiedziałem, że to będzie ona. Kurde, no ale wiecie, no... Kobiety są zawsze takie... Czasami... Nie no, nie zawsze, czasami są takie... Że potrafią ukryć coś przed sobą tak doskonale, że nie wiadomo... If I were you, I'd be careful what I drank. Cicho bądź. No i teraz dostanę przez te dwie osoby mniejszą nagrodę. I love a hot chocolate myself. I believe I'll have one now. Meanwhile, see if there's something you want. No i nagroda będzie mniejsza, nie? A, 150 i coś jeszcze? Miecz z ciężką rękojeścią. Mhm. Dobra, no to ocenimy to wspomnienie, no. No ja bym dał takie 4, no bo kurde, to było trochę nudne, trochę też skomplikowane. No i nie ogarniałem tego, no to dałem 4. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek 19, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Jedność, yo!